termin gegenpressing pojawia się na piłkarskich stadionach wraz z Borussią Dortmund Jurgena Kloppa i to z nim tradycyjnie nauczyliśmy się kojarzyć ten styl gry. Tymczasem pionierem jest ktoś inny. Ralf Rangnick został uznany za jednego z architektów pressingu w niemieckiej piłce nożnej, wpływając potem na takich trenerów jak Klopp, Tuchel i Roger Schmidt i wielu, wielu innych, choć oczywiście źródeł pressingu, gegenpressingu możemy doszukiwać się i u Michelsa w jego wielkiej Holandii. Mówiąc o drugim okresie pobytu i prowadzenia RB Lipsk przez Rangnicka w latach 2018-19, Rangnick wyjaśnił, że większość bramek zdobytych przez jego drużynę w tamtym sezonie padło mniej niż 10 sekund po tym, jak zdobyli piłkę. Ofensywne i defensywne przejście w gegenpressingu są podobne. Podczas przejścia defensywnego pressing jest wykonywany przez kilku graczy, a w ciągu tych 8, a czasem 10 sekund gracze powinni właśnie mieć piłkę, ponieważ ich przeciwnicy są w tym czasie nadal zdezorganizowani. I chociaż wielu ekspertów piłkarskich mówi o Kloppie, jeśli chodzi o wysoki pressing, prawdziwym pionierem wysokiego pressingu jest Ralf Rangnick. Gegenpressing jest w swojej istocie bardzo prostą i zrozumiałą koncepcją i stylem taktycznym złożonym z dwóch elementów: pressingu i tempa, nacisku, ale też czasu. I o tym będziemy musieli pamiętać, tworząc styl gegenpressingu w FM-ie. Po stracie drużyny, po stracie piłki, drużyna stosująca gegenpressing stara się naciskać na piłkę, aby zapobiec kontrze rywala i zamiast tego przejść do zwykłej organizacji defensywnej, cokolwiek to nie było, aby jak najszybciej odzyskać piłkę i przejść z obrony do ataku. Taki wczesny pressing szybko przekształca się w atak, pomagając graczom znaleźć luki w obronie przeciwnika w pobliżu ich bramki, zanim ci zdążą zareagować, zanim zdążą się ustawić. Oczywiście pomocne jest, aby zawodnicy naciskali wówczas na obrońców wyprowadzających piłkę z bramki z przewagą liczebną, co najmniej jednego zawodnika, ale nie zawsze tak się dzieje. Natomiast po odzyskaniu posiadania piłki w fazie przejściowej, ta pierwsza faza przejściowa prowadzi do szybkiego kontrataku, w którym gracze wykonują pionowe podania, progresywne podania, pozwalając jak najszybciej swoim kolegom dotrzeć do bramki rywala. W klasycznym podejściu drużyna powinna zakończyć ten atak w ciągu 10, ostatnio mówi się o 8 sekundach, ponieważ jak mówią statystyki, jest to takie okno czasowe, w których szansa na zdobycie bramki jest największa. Metody takiego pressingu, to znaczy w stylu gegenpressing, są teraz znane w bardzo wielu odmianach, a różnice potrafią być znaczne, jak na przykład w Liverpoolu Jurgena Kloppa czy Manchesterze City Pepa Guardioli. To w istocie dwa całkowicie różne systemy w ramach tego samego stylu.
Patrząc na style taktyczne zresztą większości współczesnych menadżerów, można zauważyć, że wielu z nich wykorzystuje po prostu obronę wysokim pressingiem jako środek do szybkiego odzyskania piłki. Natomiast kluczowe staje się to, co dzieje się po jej odzyskaniu. I tutaj, o ile u Kloppa podczas obrony ta wysoka linia nacisku przeciąża środek pola, co pozwala graczom potem indywidualnie polować na piłkę, utrudniać im przechodzenie przez środkową strefę boiska, to już u Guardioli, kiedy Guardiola traci posiadanie piłki, wykorzystuje zespołowe, strefowe ustawianie się w tych wysokich partiach boiska. Natomiast po odzyskaniu piłki Guardiola koncentruje się na jej utrzymaniu i zachowaniu formacji ataku. Ale jak to przenieść do FM-a? No to czas przejść do tablicy taktyki. I tutaj, choć FM podpowiada nam i mentalność, i zachowania zawodników przy piłce, w fazie przejścia czy bez piłki, kluczowe dla gegenpressingu są tak naprawdę cztery elementy. Podania na wolne pole, wyższe tempo oraz zawsze kontra i kontrpressing. Linie oraz sposób rozgrywania piłki możemy już ustawiać różnie. Początkowo FM daje nam do wyboru trzy podstawowe formacje: klasyczną 4-3-3, 4-2-3-1 albo 4-2-4. Ta może korzystana, z tej korzystamy jak najrzadziej, ale to tylko szablony, ponieważ prawdę powiedziawszy, za wyjątkiem kilku może ustawień, jesteśmy w stanie ten styl zdefiniować dla każdej formacji. Tym niemniej wybrana przez Was formacja odgrywa istotną rolę w sposobie gry zespołu, a więc w przydzielaniu potem poszczególnych ról i zadań zawodnikom, ponieważ to formacja będzie dyktować ogólny obszar, w którym działają wasi zawodnicy, a więc również ich pozycje defensywne czy ofensywne. I te pozycje, gdy drużyna będzie bez piłki, oraz te strefy i role, do których jeszcze przejdziemy, w których drużyna jest przy piłce. Przejdźmy do taktycznych poleceń zespołu. Gdy drużyna jest przy piłce, rzadko rozpiętość ataku jest szeroka. Z reguły od standardowej do bardzo wąskiej. Zachęca to bowiem naszą drużynę właśnie do krótkich, szybkich podań przez środek. A jeśli drużyna z kolei straci piłkę, może szybko otoczyć i naciskać przeciwnika. A więc to jest kluczowe, aby nie za bardzo rozszerzać naszej rozpiętości, która zwiększa czas wymiany podań oraz utrudnia skok pressingowy po utracie piłki. Również podania na wolne pole, rozegranie piłki po ziemi, jak najwyższe tempo. Sposób dystrybucji już tych piłek może wyglądać inaczej. Czasem jest bardziej bezpośredni, jak u Kloppa, ale może być też krótszy, jak u Guardioli. Tym niemniej w fazie przejścia absolutnie kluczowe i fundamentalne dla gegenpressingu jest kontrpressing po stracie piłki, czyli jak najszybsze jej odzyskanie oraz po jej zdobyciu jak najszybsze przejście do ataku, co oznacza, że drużyna będzie starała się zarówno aktywnie naciskać na rozgrywającego piłkę rywala, ale uruchamiać również szybkie kontry, aby właśnie w ciągu tych maksymalnie 10 sekund zaatakować. W defensywie zawsze oczekujemy znacznie wyższej albo wyższej
dłuższej linii nacisku, nie linii defensywy. Tutaj zawsze będziemy starali się linią nacisku grać wysoko. Średni pressing zdarza się bardzo rzadko i z reguły występuje ze znacznie wyższą linią defensywy, co pozwala tak naprawdę wszystkie trzy linie naszego zespołu ustawić troszkę dalej od rywala, ale na tyle wysoko i blisko siebie, aby nie mógł on przedostać się zbyt wysoko. Tym niemniej charakterystyczne dla tego stylu na pewno będzie wysoka linia nacisku, zamykając rywala, blokując pasy podań. Intensywność tego pressingu jest zawsze na znacznie częściej. Nawet częstsze prawdopodobieństwo tego pressingu pozwala już rywalowi zgubić, pochłonąć presję, odejść. Znacznie częściej w gegenpressingu będziemy te skoki pressingowe nasi gracze muszą naciskać tak mocno, jak to możliwe, choć nie zawsze tak agresywnie. Czasami po prostu zostawiamy te pole wyboru. Nigdy jednak nie będziemy grali bez wślizgów, ponieważ wślizg jest jedną z możliwości, jedną z opcji szybkiego odbioru piłki, a na tym zależy nam przede wszystkim. Przeszkadzanie bramkarzowi w krótkim rozegraniu ustawiamy z reguły w gegenpressingu domyślnie, choć nie zawsze przyniesie wam to w FM-ie odpowiedni skutek i wobec drużyn, które potrafią grać bardziej bezpośrednio, możemy wówczas tę naszą linię nacisku obniżyć do średniej, ale grając znacznie wyższą linią defensywy nie musimy wówczas bramkarzowi przeszkadzać w jej rozegraniu. Niemniej jednak w większości przypadków będziemy starali się tę piłkę odbierać jak najszybciej. Aby gegenpressing był skuteczny, drużyna, i to jest kluczowy element wyboru tego waszego stylu, drużyna przede wszystkim powinna zwrócić uwagę na swoje atrybuty. I tutaj bardzo pomocne okaże się przede wszystkim atrybuty fizyczne. Naturalna sprawność, ona będzie pozwalała jak najszybciej waszym zawodnikom po wyczerpującym, intensywnym pressingu podczas meczu odzyskać siły do następnego spotkania, ale również wytrzymałość, bo muszą pracować na pełnej intensywności przez jak największą ilość minut, oraz oczywiście siła, która nie tylko pozwala odbierać piłkę i dominować go fizycznie na boisku, ale również jej nie tracić. Stąd też równowaga przydaje się głównie waszym defensywom, które będą się mierzyły przeciwko rywalom, które mocno naciskają. Wówczas równowaga waszych obrońców i pomocników oraz ich siła będą decydującymi fizycznymi atrybutami, które pozwolą wam spod tego pressingu się wydostać. Natomiast kluczowe będą tutaj jednak atrybuty mentalne. Przede wszystkim zwróćcie uwagę na to, jak wasza drużyna przewiduje sytuację na boisku. Przewidywanie będzie bardzo ważne w tym, żeby umieć wybrać moment skoku pressingowego, ale również wybrać moment podania. Błyskawicznie musimy orientować się na boisku w zmieniającej się szybko sytuacji, w zmieniającym się szybko posiadaniu. No i oczywiście współpraca to jest parametr kluczowy i przy wielu, wielu zawodnikach ta współpraca będzie kluczowa, nie tylko do stosowania tych poleceń taktycznych, bo przy gegenpressingu nie zawsze mamy do czynienia z dyscypliną, ale nigdy nie mamy do czynienia z pozostawaniem graczom swobody taktycznej. Współpraca oznacza też zespołowe naciskanie, zespołowy pressing i zespołowe poruszanie się po boisku. I ostatni z elementów mentalnych, o których chciałbym wspomnieć, to
Pracowitość. Pracowitość będzie potrzebna, ponieważ to jest atrybut, który mówi o tym, jak ciężko pracują wasi zawodnicy. Skłonność również do tego, aby przez pełne 90% pracować na 100% swoich możliwości. Zawodnicy muszą być zdolni do szybkiego zamykania przestrzeni, a więc również ważne będzie tutaj ustawianie się, ale i uwaga, przez przyspieszenie. Natomiast spośród taktycznych, spośród technicznych atrybutów, najważniejszym i w zasadzie jedynym będzie odbiór. To jak szybko tę piłkę jesteśmy w stanie odebrać. Oczywiście technika i podania pomogą waszym zawodnikom dobrze i celnie podawać tę piłkę, ale jak wiecie, utrata posiadania, niecelne podania w gegenpressingu nie mają tak wielkiego znaczenia. Natomiast ma już znaczenie z całą pewnością dyscyplina, o której, jak mówiłem, która jest decydująca w gegenpressingu o tym, jak cała drużyna jako zespół pracuje na boisku, ponieważ w gegenpressingu jedno jest jasne: indywidualna swoboda zawodników, czy dawana tutaj na ekranie poleceń zespołowych, czy też tutaj udzielanie zawodnikom jakichkolwiek zadań przy tej swobodzie ruchu, poszukiwanie wolnych stref czy szukanie gry, może dotyczyć maksimum jednego zawodnika, tego, który ma być mózgiem, całym reżyserem gry, albo rzeczywiście dysponuje tak fantastycznymi umiejętnościami przemieszczania się po boisku, że jego ruch na boisku, jego swobodny, niezależny od całej drużyny ruch na boisku potrafi stworzyć przewagę. Dla kogo nie jest gegenpressing? Nie używajcie gegenpressingu wówczas, kiedy macie wolniejszych zawodników o słabszej sile, kiedy macie mniej fizycznych graczy, ponieważ zostaną oni w tyle ze względu na mniejszą intensywność gry, którą są w stanie zaoferować. Wolniejsi, mniej fizyczni gracze nie będą skutecznie również naciskać, nawet jeżeli są oni szybcy, ale nie są zbyt agresywni, nie są zbyt waleczni, nie mają odpowiedniej siły, nie udadzą rady naciskać skutecznie na rywala. Natomiast ci, którym tych agresji, waleczności i siły nie brakuje, a przy okazji mają też dobre parametry współpracy właśnie oraz przyspieszenie, na nich możemy polegać. Nie ma sensu stosować wysokiego pressingu na 9 zawodnikach, jeśli 10 jest szeroko otwarty gdzieś na jakieś łatwe podanie. Jeżeli jeden gracz nie wykona swojej pracy, cała struktura gegenpressingu może się zawalić. Słabe punkty waszego pressingu wówczas mogą zostać wykorzystane przez długie piłki, które będą kierowane przez rywala, aby odciągnąć ich od tej gry. Co jest jeszcze ważne przy stylu gegenpressingu, to role, i na rolach właśnie teraz się skupmy. Jak możecie łatwo zauważyć, niezależnie od tego, który z proponowanych szablonów gegenpressingu przyjmiemy sobie w Football Managerze, wszędzie pojawia się rola cofniętego rozgrywającego. Dlaczego? Otóż w gegenpressingu nawet ja to sugeruję, abyśmy mieli kogoś rozgrywającego w obronie, kogoś rozgrywającego w głębi, kogoś, kto utrzymuje piłkę, ale również zapewni szybszy jej transport przez środek. Nie musi być to cofnięty rozgrywający, może być to na przykład swobodny rozgrywający na wsparciu, ale on już będzie musiał mieć kilka dodatkowych zadań, jak grę wyżej, jak swobodniejsze poruszanie się po boisku. Natomiast z całą pewnością wśród zawodników środka pola może być to na przykład Carrilero, wówczas z takim
takim pomocnikiem długodystansowcem. Na przykład defensywny pomocnik wówczas z tyłu, również na wsparciu, i Carrilero, albo właśnie wówczas tutaj cofnięty rozgrywający, są odpowiedzialni nie tylko za odzyskiwanie posiadania w defensywie, ale zapewnianie tej struktury defensywnej w środku pola, która jest bardzo ważna na utrzymanie struktury pressingu, kiedy drużyna jest bez piłki. Dlatego wybierając rolę w Football Managerze do gegenpressingu, do kreowania swojej gry, głównie musimy zwracać uwagę na to, jak ci zawodnicy będą się zachowywali w defensywie, jak będą zachowywali się bez piłki, czy oni będą mogli brać udział i w jakim stopniu w tym zespołowym pressingu. Przed sobą taki rozgrywający, czy to cofnięty, czy defensywny, czy nawet gdybyśmy mieli tutaj Registę, oni przed sobą muszą mieć zawodników, którzy szybko tę piłkę przetransportują, ale jednocześnie będą w nieustannym kontakcie z tym podającym. Musimy mieć kontakt w obu liniach, a więc nie tylko w tej linii pomocy, ale też w ofensywnej pomocy i również w obronie. Musimy zadbać o to, aby nasz rozgrywający we wszystkich możliwych stosowanych systemach pressingowych miał przed sobą i za sobą wystarczającą ilość opcji podaniowych, zarówno w przypadku utraty piłki, ale przede wszystkim do tego, żeby jak najszybciej przetransportować ją do przodu, bo przypominam, w gegenpressingu czas ma znaczenie, więc jeżeli cofnięty rozgrywający, no to musimy tutaj podawać zawsze bezpośrednio, mniej dryblować i starać się jak najwyżej ustawić wówczas naszych odbierających, a jeżeli tych odbierających, tak jak w przypadku ustawienia 4-3-3, mamy mniej, a mielibyśmy tutaj takiego cofniętego rozgrywającego, no to oprócz tego, że będziemy starali się dać mu bezpośrednie podania, musimy mieć przed nim tu zawodników, których wysokie pozycje będą po przejęciu piłki zapewniały jak najszybszy jej transport pod bramkę przeciwnika. W każdym innym przypadku będziemy skazani z tymi rozgrywającymi na wolniejszy transport piłki, cierpliwsze jej rozegranie, szukanie poziomych wariantów albo wręcz wycofania piłki do tyłu, a wtedy już możemy mówić co najwyżej o tiki-tace albo kontroli posiadania. Troszkę inaczej powinno to wyglądać, kiedy właśnie gdzieś tutaj w pomocy mamy Registę albo jeszcze w innym systemie, w takim systemie na przykład tutaj wysuniętego rozgrywającego. Wówczas ich pozycja z piłką będzie nieco wyższa, transport ku polu karnemu szybszy, więc tutaj potrzebujemy raczej asekuracji i obok, i za plecami, więc pomocnik długodystansowy może zostać tutaj, oczywiście może być również środkowy pomocnik, jakiś Mezzala czy Carrilero, którzy są świetnymi łącznikami zarówno szerokości, jak i w pionie między polami karnymi, ale musimy też pamiętać, aby z tyłu zapewnić tę asekurację i pomimo tego, że pomocnik odbierający piłkę, jak wiecie, presuje nie zespołowo, a indywidualnie, to w każdym systemie gegenpressingu taki zawodnik dobrze się znajdzie, bo bez piłki rzuca się on od razu do gardę rywalem, żeby jak najszybciej ją odebrać, i przemieszcza się wraz z piłką po boisku, natomiast z piłką po odzyskaniu posiadania zawsze jest pod grą, zawsze znajduje się w tym sektorze, w którym przebywa piłka. No i oczywiście nie zapominajcie, aby z przodu mieć odbiorców tych podań, graczy, którzy również szukają przestrzeni, więc tutaj musimy mieć takich zawodników, którzy albo grają wyżej, albo ścinają do środka, albo, jak mówię, no ich rola jest idealna do tego, aby naciskać nieustannie na rywala, aby nieustannie szukać przestrzeni, wolnych sektorów, kanałów podań i gdzieś tam luk w obronie. Bardzo ważne jest, aby
instrukcje dotyczące rywali dostosować również pod pressing. Wiedząc, jak gra twój rywal, no powinieneś przede wszystkim zlokalizować tych zawodników, przez których przechodzą podania, i tych zawodników, którzy z reguły odznaczają się wysokimi umiejętnościami technicznymi, ale gorszymi parametrami fizycznymi, czy no, takiej agresji, waleczności gry, tych zawodników bezwzględnie powinniśmy nie tylko presować, ale w miarę możliwości również zawsze krótko kryć. Przypominam, krótkie krycie to odległość waszych zawodników od zawodnika z piłką, a pressing to czas, czyli ten skok pressingowy, który dajemy, impuls naszemu zawodnikowi do obrony, a przeciwnikowi mniej czasu na reakcję. Sposób odbioru tego piłki pozostawiam już umiejętnością waszych zawodników, ale przede wszystkim też sile i tej agresywności rywala oraz również czasami równowadze, które jeżeli są gorsze, można również starać się agresywnie presować. Również musimy agresywnie presować skrzydłowych, bo pamiętajcie, że grając gegenpressingiem, wąsko przeciążając środek, będąc tak naprawdę najbardziej agresywnym w centrum boiska, w naturalny sposób zmuszamy rywala do przeniesienia się na skrzydła, więc ten pressing na rywalu na skrzydłach będzie kluczowy. Możemy oczywiście też ich izolować i wówczas z tego pressingu nie musimy żądać częstszego pressingu, ale na pewno nie będziemy tutaj nigdy nie presować. Możemy wówczas izolować tych skrzydłowych, wypychając ich na boki, każąc im grać nogą zgodną ze skrzydłem, ale pozbywamy się wówczas pressingu strefą. Będziemy więc bardziej Klopem niż Guardiolą, bo w momencie utraty piłki ci zawodnicy będą bardzo szeroko, a więc też daleko od naszego głównego centrum, od środka boiska, czyli tego miejsca, gdzie nasza drużyna przy tym węższym schemacie gry najczęściej przebywa. Dobrym trikiem przy rywalu grającym od tyłu jest zdjęcie presji z tego obrońcy, który jest słabszy technicznie, a pozostawienie tej presji na tym, który jest lepszy, więc wtedy w naturalny sposób będziemy kierowali tę grę przez obronę rywala do tego zawodnika, który ma większe szanse na popełnienie błędu, na niecelne zagranie albo wręcz na oddanie piłki pod presją. Inne wskazówki dotyczą już bardziej poleceń zespołowych. I tutaj podkreślę, że więcej dyscypliny pozwoli wam zachować też lepszy rozkład waszej formacji na boisku. Zawodnicy będą się w bardziej przewidywalny sposób dla rywala zachowywać, ale po odzyskaniu piłki również w sposób bardziej czytelny i lepiej rozłożony we wszystkich strefach. Lepiej pokryjemy po prostu wszystkie strefy boiska. Polecenie: biegnij z piłką skrzydłem. To jest polecenie, które bardzo chętnie i bardzo często proponuję stosować, bowiem to są wszystkie te polecenia, które wraz z trzymaniem się linii albo zawężaniem pola gry powoduje, że nasz zawodnik gdzieś tutaj, na przykład skrzydłowy na ataku, jeżeli on biegnie z piłką skrzydłem, przede wszystkim od razu daje nam opcję szybkiego ataku, pochłaniania presji ze zwalnianiem pozostałej przestrzeni. On w naturalny sposób ściągnie na siebie uwagę rywala, odwracając jednocześnie ich uwagę od reszty boiska i dając zawodnikom, naszym zawodnikom w pozostałych strefach, więcej przestrzeni, a przy okazji nie zwalnia to tego ataku. To powoduje, że rzeczywiście szybko ten zawodnik rozciągnie grę, ale i wejdzie w tercję ofensywną rywala. Podsumowując, gegenpressing, no, nie jest stylem, który
można osiągnąć bez odpowiednich graczy, więc kluczem będą tutaj atrybuty i przewaga waszych zawodników przede wszystkim w sile i w mentalności. Jeżeli będziecie starali się adoptować gegenpressing, mając takich zawodników, którzy nie są w stanie przez 100% spotkania pracować intensywnie i presować intensywnie i zespołowo, narażacie się potem na takie efekty, jak dzisiaj widzimy to w Barcelonie Xaviego, czy w Manchesterze United Erika ten Haga, który rozumiejąc doskonale istotę pressingu, nie potrafi swoich zawodników skłonić do tak ciężkiej pracy przez 90 minut na boisku. Najpierw więc, stosując gegenpressing, przyjrzyjcie się uważnie swojej drużynie, aby potem nie musieć patrzeć, jak rzuca się ona na rywala, ale bardziej jak jeździec bez głowy niż pitbull. Gegenpressing to, przypominam, czas i pressing. Jak najszybszy odbiór piłki, ale jeszcze szybszy transport jej pod bramkę rywala. Dzięki za dzisiaj i powodzenia.